Witam Was, Wiksławie, na odcinku od Janowych z duszy. Nie, Janowych z wielkich, przepraszam. I przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć cztery pociągi. Tutaj 12:43, przyjedźcie przez chwilę. O, proszę, to są przyjazdy. O, tutaj widać. Aha, ten Orzeszkowo to nawet szybciej przyjedzie. Dobra, Wiktorie, jestem trochę szybciej, bo jestem od 12:20, ale tutaj gdzieś było słychać RP1, więc mam nadzieję, że jeszcze zaraz to coś tu dojedzie tutaj. A wiesz co, pójdę, ci przyniosę kurczę. O, proszę, tutaj widać. O, tak wygląda dworzec kolejowy. Pytanie, którędy się przychodzi? Na drugi peron, bo tutaj nie widać żadnego przejścia podziemnego czy ktoś. A tam ma przyjechać inny pociąg. Ten o 12:42. Tam budynek z taksi. No, jak taką wioskę, to nawet spore. I jak na taką małą taksi, to nawet ma takie... Jak się zaprowadza do dłuższej stacji, na przykład o, to było też na Poznaniu Głównym, więc aż kiwne, że to jest też tutaj. O, i jest też to, te tabliczki. O, tutaj jest napisane o tym, o jednym z pociągów. O Intercity Śnieżka, przepraszam. Dobra, Wiktorie, no pokrzykajmy tutaj. Ktoś będą zapowiadać, czy ktoś, albo będzie przelot, to bo się informuje. Dobra, Wiktorie, znalazłam tutaj sobie taką fajną miejscówkę. Wiktorie, 2 minuty do pociągu. Intercity Śnieżka. On przyjedzie stamtąd, więc jak szansa na RP1 mała. Chwila. Kurde! Ludzie. Normalna rzecz na PKP. O, a tutaj o 13:15 Warszawa Gdańska, Orzeszkowa. A, to szkoda. Na krzyż Wiktorie, trzeba krzykać. Zaporacić. Jecie. To powiedzieli, że przyjecie. Ale nic nie słychać. Przecież lepane nie są gnęły. A nie! Znowu to opóźnienie? Kurde! Dobra, co 2 minuty powinien przyjechać. Mam nadzieję, że się bardziej nie opóźni. Wiktorie, zamykają szlabany. Zamykają szlabany. Będzie jechał. Intercity Śnieżka. Pytanie, z jaką lokomotywą? O, zapowiadają. Nie, jest. Nie, te szlabany zamykają. Mają chodzi o 2 miliardy godzin. Dobra, już powinien jechać, kurde. Szlabany się zamknęły. A nie zapowiadają. No nie, no proszę, żeby on się znowu nie opóźnił. Proszę. No i szlabany, no to już przyjedzie. To się go nie widać. Sobie był RP1. Uwaga. Uwaga. Wreszcie 5 minut nagrywałem same głupoty.
A teraz wreszcie. O, jedzie! Z Griffinem, Intercity, Śnieżka. Nie, to Griffin. O, RP1! No, głupi ludzie. O, ale jedzie! Intercity, Śnieżka. Proszę. Intercity, Śnieżka. Do Szklanki Poręby Górnej. O! Długo hamuje bardzo. O, proszę. To faktycznie były na Griffin, nie? O, proszę. Tutaj to widać. Trasę tego pociągu. Przepełniony nawet. Przepełniony to może nie, ale... No może nie. Ale całkiem dużo ludzi na nim jest. To był następny pociąg, przyjedzie za 10 minut. I będzie do kolei do... Nie. To chyba będzie tylko Orzeszkowa. A potem do przyjedzie jeszcze jedne kolej dolnośląskie. Dobra, wieczowie. Idziemy tam na odjazd. Tego składu i pociągu. A do auta pójdziemy na 15 minut, okej? Dobra, podchodzimy już do tego Griffina. O, a tutaj sobie siedziałem i czekałem na pociąg. Dwa Griffin. O, proszę. Idę na koniec peronu. Proszę. Intercity Śnieżka. Czekamy na odjazd. O, grzbicie chyba zamykają. Zaraz powinien odjechać. Coś długo stoi tutaj. No, utknął właśnie. Na takiej stacji to powinien minutę tutaj stać. O, zapowiadałem odjazd chyba. No, bo teraz on czeka na Orzeszkową. Aha! Tu odsuń, bo on będzie tu wjeżdżał na ten tor. On na Orzeszkowę czeka. Ale pytanie, skąd to jedzie? Chyba stamtąd to będzie jechać też.
O dobra, tutaj czekamy widzowie. Chyba już teraz jedzie, bo ktoś słyszy. O, jedzie. TLK Orzeszkowa. Proszę. Pytanie, jaka lokomotywa to jest? Siódemka. A pewno? Czekaj, nie ruszaj się. Tak, 1017. I pojechało, proszę, tak. Stare wagony. A, stare wagony. Bo to jest tylko, to nie linii kolejowe. Ale krótkie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i teraz Śnieżka powinien mieć odjazd. Dobra. Taloka Orzeszkowa zahamował. Sobie! Intercity Śnieżka odjeżdża. Proszę. Odjazd. Został zielony, pojechał. Tak, i jak się. Śnieżka ma już Eurofimy. Wagony, a to ma jeszcze stare Y. Pociąg jest pełny gówien, bo tutaj migają się. O! O proszę, przeczytaj sobie to. Duszo. Duszo, jest teraz strało w tym pociągu. Jak widać. O. Dobra, jeszcze teraz zobaczę tutaj i nagram jedne kolej dolnośląskie. I będzie to koniec filmiku wtedy. Sobie sprawdźmy, kiedy te kolej dolnośląskie. 13.47 przyjazd. O, fakt, to właśnie teraz ma przyjechać. Dobra, no to jak tutaj jest pełny teren i tam wyjeżdż go, go 13.15. Tak. Tutaj będą wjeżdżać kolei dolnośląskie, proszę państwa. No znowu łobuzy, tak. Tym razem to jest kolei dolnośląskie, a nie Intercity. Właśnie tak się planowałem, żeby zobaczyć Intercity, a nie same kolei dolnośląskie. To ta siódemka tutaj. Proszę, jedźcie. Kolej dolnośląski z impulsem. Dwuczłonowy! No widzisz. Teraz tam się zmieni na pewno. Dobra, więc sobie tutaj. Widać ten Śnieżka, ale już chyba... Sorry, ale nie nagram, bo teraz z tego pociągu już muszę iść. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Cześć!